25 czerwca obchodzimy wspomnienie błogosławionej Doroty z Mątowów, wdowy. Dorota urodziła się 25 stycznia 1347 roku w Mątowach Wielkich koło Malborka, jako siódme z kolei dziecko. Ochrzczona została 6 lutego w miejscowym, do dziś istniejącym kościele i otrzymała imię świętej Doroty, patronki tego dnia. Rodzice Doroty, osadnicy holenderscy Wilhelm i Agata Schwartz, cieszyli się szacunkiem otoczenia. Byli bowiem prawi, pracowici i bardzo religijni. Dorota od najmłodszych lat podejmowała intensywną pokutę. W 6. roku życia otrzymała dar ukrytych stygmatów. Ukazywał się jej również Chrystus na krzyżu, co było dla niej powodem zaostrzenia już i tak surowego trybu życia. Do pierwszej spowiedzi świętej przystąpiła, gdy miała zaledwie 6 lat. Do pierwszej komunii świętej w 10. roku życia, 8 kwietnia 1357 roku. Gorącym pragnieniem Doroty było życie zakonne, nie miała jednak szczęścia spełnić tego pragnienia. Miała zaledwie 16 lat, kiedy rodzice wydali ją za starszego od niej o prawie 20 lat płatnerza gdańskiego, Adalberta. Małżeństwo to okazało się niedobrane. Mąż był typowym zamożnym mieszczaninem owych czasów. Jako rzeźnik i kupiec lubił wystawne życie towarzyskie. Bywał, że przychodził do domu pijany. Przesadnie dbał o swoje znaczenie, miał też temperament władczy i bardzo gwałtowny. Kiedy więc Dorota zaczęła codziennie uczęszczać do kościoła mariackiego na mszę świętą oraz do dominikanów, których sobie upodobała w sposób szczególny, kiedy nadal oddawała się modlitwie i uczynkom pokutnym, a korzystając ze znacznego majątku męża, również uczynków miłosierdzia, mąż często tracił równowagę, doprowadzał wówczas do awantur, bił do przelewu krwi i zamykał żonę, by nie mogła uczęszczać do kościoła. Dopiero kiedy pewnego dnia tak ją pobił, że była bliska śmierci, okazał Dorocie nadzwyczajną troskliwość w trosce o swoje dobre imię. Heroiczna cierpliwość i łagodność żony zwyciężyła. Adalbert stawał się coraz spokojniejszy i łagodniejszy. Zaczął i on częściej przystępować do sakramentów. Być może do nawrócenia przyczyniły się również domowe nieszczęścia. W czasie epidemii, jaka zapanowała w roku 1373, zmarło mu naraz 3 dzieci. Natomiast w czasie kolejnej epidemii z roku 1382 zaraza zabrała mu dalszych 5 dzieci, które mu dała Dorota. Na 9 dzieci przeżyła rodziców tylko jedna córka, Gertruda, która wstąpiła do klasztoru mniszek benedyktynek w Chełmnie. Razem z mężem Dorota nawiedziła w roku 1384 Akwizgran, by uczcić relikwię męki pańskiej. Następnie wspólnie odwiedzili słynne sanktuarium Matki Bożej Ein Siedeln. Pobyt tam wywołał na nich tak silne wrażenie, że sprzedali warsztat i dom i udali się z nową pielgrzymką do sanktuariów europejskich. Trwała ona 2 lata, od roku 1385 do roku 1387 i przebiegała wśród wielkich niewygód i niebezpieczeństw ze strony rozbójników. Małżonkowie dotarli prawdopodobnie do Santiago de Compostela i do Marsylii. W niektórych klasztorach żeńskich Dorota zetknęła się z nową formą ascezy przez zamurowywanie się w klasztorze. Wreszcie Dorota w roku 1389 udała się sama z pielgrzymką do Rzymu na rok jubileuszowy, ogłoszony właśnie przez papieża Urbana VI. W tym czasie zmarł jej mąż. Teraz wdowa mogła oddać się na wyłączną służbę Bożą. Po powrocie z pielgrzymki zamieszkała w Kwidzynie, w ciasnej komórce u pobożnej niewiasty Katarzyny Mulner, by korzystać z kierownictwa duchowego Jana z Kwidzyna. On też u biskupa Pomezańskiego poparł prośbę Doroty o pozwolenie na całkowite odcięcie się od świata przez zamurowanie w celi przy tamtejszym kościele katedralnym. Po półrocznej próbie Dorota otrzymała zezwolenie. 2 maja 1393 roku uroczyście wprowadzono ją do celi wymurowanej w kościele od strony prezbiterium katedry. Przez zakratowane okienko od strony kościoła przynoszono jej komunię świętą i dawano jedzenie. Do okienka jej celi od strony cmentarza przychodzić zaczęli mieszczanie w różnych swoich sprawach z prośbą o modlitwę i o poradę. Przez trzecie okno widziała niebo. W celi tej przebywała 14 miesięcy. W tym czasie otworzyły się jej stygmaty, do tej pory tylko bolesne, ale niewidoczne. Wyczerpana niezwykłą pokutą, zmarła 25 czerwca 1394 roku w opinii świętości. Tej niezwykłej niewieście zaczęto natychmiast po śmierci oddawać cześć jako osobie świętej. Pochowano ją w podziemiach katedry przy udziale biskupa, kapituły, wielkiej liczby kapłanów i jeszcze większej liczby wiernych. Sława jej objęła całe terytorium krzyżackie i przeszła na tereny Polski, Niemiec i do Czech. Ponieważ liczba pielgrzymów zwiększała się z każdym dniem, biskup nakazał wybudować dla błogosławionej osobną kryptę, gdzie umieszczono jej ciało i gdzie wystawiono jej ołtarz. Działy się także przy jej grobie liczne uzdrowienia i nawrócenia. Z polecenia biskupa Kwidzyna i wielkiego mistrza krzyżackiego, spowiednik i kierownik duchowy Doroty, Jan z Kwidzyna, wybitny teolog i dziekan kapituły, napisał jej żywot w języku łacińskim i niemieckim. Tekst niemiecki ukazał się drukiem w Malborku w roku 1492 jako pierwszy druk pomorski. Tenże Jan z Kwidzyna spisał również objawienia, jakie miała jego penitentka i jej wyznania pod tytułem Septylium, czyli 7 łask szczególnych, jakie od Boga otrzymała. Na podstawie tych dzieł, jak też na prośbę wielkiego mistrza i biskupów pruskich, papież Bonifacy IX w roku 1404 polecił przeprowadzić proces kanoniczny biskupom chełmińskiemu i warmińskiemu oraz opatowi oliwskiemu. Spisano zeznania 257 świadków o cnotach błogosławionej i o doznanych niezwykłych łaskach, 8 obszernych fascykułach i w roku 1405 wysłano je do Rzymu. Niestety wydarzenia dziejowe przerwały ten proces. Przy grobie błogosławionej Doroty modlił się król Władysław Jagiełło po zwycięstwie pod Grunwaldem w roku 1410. Dnia 9 stycznia 1976 roku Kongregacja Spraw Beatyfikacyjnych i Kanonizacyjnych zatwierdziła dekret stwierdzający heroiczność życia oraz istnienie kultu od niepamiętnych czasów. Dekret ten, podpisany tego samego dnia przez papieża Pawła VI, jest równoznaczny z aktem beatyfikacji. Dnia 13 grudnia 1976 roku odbyła się w związku z tym w Katedrze Oliwskiej uroczystości dziękczynne. Błogosławiona Dorota z Mątowów jest jedyną w polskiej hagiografii osobą, która wybrała formę życia rekluzy. Bardzo wcześnie zaczęła przeżywać stany mistyki w jej najwyższych formach widzeń, poufnej rozmowy z Chrystusem, otrzymanych nadprzyrodzonych nakazów, a nawet stanów ekstazy. Wyróżniała się nabożeństwem do męki pańskiej. Jest również jedyną stygmatyczką w gronie polskich świętych. Jest rzeczą znamienną i nader rzadko spotykaną nawet wśród świętych, że wizje błogosławionej Doroty pokrywały się ze świętami liturgicznymi i były z nimi silnie powiązane. Dorota wyróżniała się także niezwykłym nabożeństwem do Eucharystii. Spowiadała się codziennie, by mogła przyjmować codziennie komunię świętą. Był to w owych czasach także wyjątek. Powszechnie przyjmowano komunię, nawet w zakonach, najwyżej w święta i w niedzielę, i to zawsze za pozwoleniem spowiednika. Jej biografowie stwierdzają, że błogosławiona Dorota miała również szczególne nabożeństwo do dusz czyśćcowych i że była z nimi w żywym kontakcie. Za najprostszą drogę do doskonałości uznawała wstręt do grzechu, nawet najmniejszego, oraz całkowite oddanie się Bogu, tak aby nic nie zostawić dla siebie. Myśl tę rozwinie potem teologicznie i uzasadni święty Jan od Krzyża. To oddanie zaś ma polegać na zupełnym powierzeniu się Duchowi Świętemu, który przez swoje siedmiorakie dary i nawiedziny wlewa wybrane i oddane sobie dusze miłość, która poza Bogiem nic nie widzi i niczego nie pragnie. Błogosławiona Dorota jest patronką Pomorza, kobiet, matek i odlewników. Do czcicieli błogosławionej Doroty z Mątków należy papież Benedykt XVI, który w roku 1999 jako ówczesny prefekt Kongregacji Nauki Wiary pielgrzymował do jej grobu w Kwidzyniu. W ikonografii błogosławiona przedstawiana jest ze stygmatami. Jej atrybutem jest wieża, której poleciła się zamurować. Módlmy się. Boże źródło wszelkich łask, Ty z ojcowską dobrocią wysłuchujesz wszystkich wzywających Twego miłosierdzia. Za wstawiennictwem błogosławionej Doroty wspomagaj nas w naszych potrzebach, aby Twoja łaska, którą otrzymujemy na ziemi, przyniosła nam owoc życia wiecznego w niebie. przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christus.